Witam, z tej strony Rock Samba, a oto pierwszy odcinek z serii Zagrajmy w Minecraft. Sam nie wiem, jak to nazwać, ale może przejdźmy już do tworzenia nowego świata. Create new world, tak. Seed. Jaki seed? Rock Samba. No to Rock Samba, tak się pisze Rock Samba. Ale was trollowałem, słuchajcie. Mówiłem, że zacznę odcinek tak, jak zacząłem swój pierwszy odcinek MEA, nie? No i właśnie tak robię, słuchajcie. Tworzymy sobie nowy świat, nas na przocie najnowszym. W osidzie Michał Baraniak. Nie ma co przedłużać, lecimy z Minecraftem, survivalem, słuchajcie, koksimy. Zaraz wam opowiem ogólnie, co tutaj się dzieje. Seria naprawdę nie ma nazwy, bo chciałbym, żebyśmy wpadli na nazwę wspólnie. O Boże, jak mi brakowało tych kąciastych kształtów. Przytuliłbym cię, bloczku trawy, normalnie. Jesteśmy na wyspie, na bezludnej wyspie. Czy naprawdę tutaj nikogo nie ma? Tak, tu naprawdę niczego nie ma. Jejku, powiem wam, że całkiem fajny spawn w sumie. Jakbym tutaj jeszcze znalazł jakąś łódź, która jest zatopiona, cokolwiek, to byłoby idealnie. Chciałbym, żebyście pomogli mi wybrać nazwę. Jakąś taką oryginalną nazwę, nie typowo, nie wiem, Zagrajmy w Minecraft, tylko jakąś taką nazwę własną, typu na przykład Kanciasta Codzienność. Boże, Kanciasta Codzienność to była doskonała nazwa. Więc coś w ten deseń. Zobaczymy, co zaproponujecie, a byłoby, myślę, fajnie, gdybyśmy nazwali tę serię właśnie waszym pomysłem. Tam widzę, słuchajcie, w oddali, bardzo daleko, chyba łódkę, więc ja bym tam popłynął. Bo powiem wam szczerze, że nawet fajnie by się to zgrało, gdyby tam było jakieś ciekawe miejsce, które moglibyśmy zagospodarować. I musimy zebrać jeszcze pierwszy item. No tak, słuchajcie, tradycji musi stać się tutaj, jakoś tak się mówiło, nie pamiętam, idziemy. Elfinku, zainteresuj się mną, proszę. Proszę, o to, jest, mam speeda, ale elegancko. Dobra, powiem wam, że nigdy z tego nie korzystałem, z tego speeda delfinowego. Już, nie mam go? Chyba muszę płynąć przy tym delfinie. Wiem, że zostało dodane nowe rzeczy. Na wszystko, myślę, będę bardzo fajnie reagować. Jestem ciekaw podziemi, bo podziemia chyba się bardzo mocno zmieniły, z tego co wiem, więc... O kurczę, patrzcie. Patrzcie na to. Czy jeszcze ten bug występuje? Tak, że możemy sobie podglądać, co jest pod wodą. Jeszcze tego nie naprawili. Ha! Dobra, idziemy. Idziemy, zobaczymy, co tutaj jest. Oho, dobra, to pielce, czy jak oni tam mają? Idźcie sobie, panowie. Nie potrzebuję was. Tu nic nie ma. O Boże, o nie! Ja, Jezus Maria, idziemy stąd. Ożysz ty! Ożysz ty! Ożysz ty! Spierdzielamy stąd. Idziemy tutaj. I tam widzę dandeliony. Tak, dandelion. To musi być mój pierwszy zebrany przedmiot w tej grze. Ale z tego, co widziałem, to tutaj jest łódź. Dokładnie tak. Aha. Ale fajne to miejsce jest. Później sobie pójdziemy do tej łódki. Później, słuchajcie, bo mój pierwszy zebrany przedmiot w grze musi być dandelionem. I proszę bardzo. Jeee, mamy dandeliona. Elegancko. No. Kurczę, czy coś się zmieniło w generatorze map, że takie... Co tutaj leza? No tak, lewitujące trawy zostały, muszą być. Ej, fajnie tutaj jest. Patrzcie, to jakiś placyk dookoła jeszcze zrobić. Tutaj walnąć jakąś latarnię, jak to standardowo bywa, zrobić jakiś plac, zrobić taką bazę Homera może troszkę. Tutaj mamy dostęp do wody, ja bardzo lubię mieć dostęp do wody. Wow, jakie w ogóle to jest ładne jeziorko, patrzcie. Tutaj sobie to zagrodzić, bo widzę, że jest płytko. I zrobić taką hodowlę ryb tutaj. Kurczę, to jest dobry plan, Roxo. To jest dobry plan. Ale zastanawiam się naprawdę, czy jest sens szukać dalej, bo to wygląda dobrze. To wygląda dobrze. Gdzie tam jest kwadrat na niebie? Jest tutaj. Zachodzi to słońce już? Zachodzi. Niedobrze, ale to dobrze, bo zejdziemy sobie pod ziemię też. Ha! Jak przyfarcimy, to jak je zatłuczemy dandelionem, to z każdej wypadnie wełna. Jest, wełna, super. Dawaj wełnę! Dawaj tę wełnę! Już, dziękuję ślicznie. No dobra, dobra, dobra. Ej, słuchajcie, nie ma bata. Robimy tutaj bazę. Tu jest sympatycznie, tu jest ciekawie. Tu jest jeszcze troszkę terenu, który moglibyśmy wykorzystać, więc tak naprawdę moglibyśmy całą tę górę skopać. Nie, Roxu, nie planuj takich grubych rzeczy, bo znowu ci się jeszcze odechce w Minecrafta grać i co będzie. Podoba mi się to miejsce. Długo naprawdę nie musiałem szukać. Blisko spawnu. Tego pierwszego, więc super, jakbym łóżko nawet zgubił czy cokolwiek, to bym się zrespił normalnie. A tutaj z tego co widzę jest po prostu las jest. No nic nowego. Słuchajcie, ścinamy drzewka, a w tym czasie opowiem wam może, na czym się zatrzymałem w Minecrafcie. Tak na samym końcu to zatrzymałem się chyba na nowym Netherze, aczkolwiek pamiętam, że
dokładnie nas na przocie, w którym były tak naprawdę biomy dodane, kilka nowych bloków, jakieś tam kilka nowych przedmiotów, nie pamiętam naprawdę jakich, i wydaje mi się, że jeszcze może nawet nie było zastosowania dropu z żadnych mobów. Te moby były naprawdę bardzo, bardzo, bardzo tak wstępnie zrobione, że one nie atakowały, tylko chodziły i to jeszcze jakoś zgliczowane były. Pamiętam, że budowałem domki, więc te bloki znam, które są w Netherze nowe. Aczkolwiek jak one wyglądają, to musiałbym obejrzeć sobie film, bo naprawdę nie pamiętam, że było jakieś spaczone drewno. Jeszcze jeden był biom, nie wiem, czy coś zostało dodane jeszcze tam, nie wiem. I tak naprawdę pszczoły, tylko że powiem wam tutaj też bardzo delikatnie, ponieważ wiem, że pszczoły dają miód, że można ten miód w butelkę w jakiś sposób zebrać i to wszystko. I chyba jeszcze można ognisko położyć pod ulem, żeby zrobić to bezpiecznie. Ale tylko tyle wiem. Nic więcej nie wiem, co było później, więc no powiem wam, że może być ciekawie, dlatego bardzo chcę zejść pod ziemię i zobaczyć, co tam się dzieje. Come on, szybko. Do tego statku, bo tutaj może być coś ciekawego. Dzień dobry. Nie chciałbym naruszać tego statku, niech będzie tak jak jest. O, i mamy skrzyneczkę. O, tak, to mi się bardzo przyda na pierwsze narzędzia. Już słyszę jakieś topielce, które chcą mnie zatłuc. Ciach. Elegancko. I jest kolejna skrzyneczka. Hura. O tak, bardzo potrzebowałem piór. Daleko w ciul, nie idziemy. O, tornsy mamy. Jedzenie, ale super elegancko. Bambus, możemy go zasadzić od razu. Pięknie. Pytacie się też, czy będą jakieś speedruny. Chyba za dużo Dreama się naoglądaliście i zapomnieliście, jak Roxu gra w gry. Głównie oczywiście w Minecrafta, no bo ja słuchajcie, nie jestem jakimś prograczem. Ja po prostu umiem budować, lubię budować, ale speedrunów ja na pewno robić nie będę. Wiecie co? Mam fajny pomysł. A gdybyśmy sobie pierwszy domek strzelili tutaj, a nie tutaj? Tutaj zrobimy sobie takie podwyższone wejście. Okej. O nie, przekupałem się na wylot, nie chciałem tego zrobić. Okej, ciach. Dobra, no i super. Tutaj możemy sobie zrobić łóżeczko po jednej stronie, a może powiększymy jeszcze trochę tę norę? Okej. Dobra, ciach. Czy ja mam jeszcze drewno? Mam węgiel, ale fajnie, że mam węgiel, Boże. Jak ja się cieszę, że mam węgiel. Jest! No to mamy, słuchajcie, naszą pierwszą bazę. Jest! Dobra, patrzę się. Nie ma co podchodzić. O, jest tutaj! A idź ty! Kurczę, powiem wam, że Enderman nadal jakieś takie ciary wywołuje, te dźwięki wszystkie. Tylko czemu on się tak trzęsie? Naprawdę nie naprawili tego w Minecrafcie, że on się tak trzęsie cały czas? Jest dziwne. Dobra. Do roboty, słuchajcie. Teraz będzie nam tutaj przeszkadzał cały czas. Ale spoko, my schodzimy pod ziemię. Tutaj będzie łóżko. Dobra, zrobimy sobie drzwi. No już nie wejdziesz, do widzenia. Idziemy do kopalni, zobaczmy, co tam się pozmieniało, bo ja jestem tego bardzo mocno ciekaw. Dobra. Pytanie, czy natrafimy zaraz na jakąś jaskinię, czy nie? Co ty tam robisz, facet? Idziemy na dół. Chodźmy zobaczyć, co to jest tam pod ziemią. Pamiętajcie, nigdy nie kopcie pod sobą. Nigdy przenigdy. Czy ja na coś natrafię w końcu ciekawego? Jest węgiel. O! Jezus Maria! Łohoho! Co? No ty draniu. Ty draniu głupi. Jaka jazda. No i co ja mam teraz im zrobić? Co? Ty patrz na to! What? Jaka patowa sytuacja, słuchajcie. Nie zabiję go łapką. Nie ma opcji. Ja zaraz spadnę do niego. A te itemy mi znikną zaraz. Panie, no idźże stąd. A jakbym go tak tu zamknął? Ja go stąd wypłoszę. Niech się teleportuje tutaj. Tak. Widzisz mnie? Tu jestem. O, i chodź do mnie tutaj, Endermanie. Chodź, tepnij się. No tepaj się! Jesteś tam? Jesteś! Bardzo dobrze, zostań tam, zaraz dostaniesz ze swoje, kolego. Siema, jak tam życie leci? Idziemy tutaj, zrobimy sobie obok całkowicie korytarz i go zaskoczymy. O nie! Nie! Znowu to samo! Shit, kurde mać! Dobra, jest git, mamy kill-off. Mamy trochę drewna, tutaj od razu sobie to zabunkrujemy, czekajcie, żeby nie spaść. Czyli tutaj. Dobra. Idziemy w bok.
Jest tutaj. Jesteś tutaj. Dobra. Teraz muszę itemy jakoś zajomać. Kurczę, jak ja mam te itemy zajomać? Jest tu, dobra. O! Jest. No i co teraz powiesz? Cwaniaczku jeden. Zabiłeś mnie. Teraz ty zostaniesz na wieczność. W tym miejscu dokładnie. Zobaczymy, czy on tutaj zostanie. Byłoby fajnie. Uwaga. Za ścianą jest Kacper. Dziękuję bardzo. Zobaczymy, czy Enderman Kacper będzie chciał stąd uciekać. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy. Cicho! Próbuję się skupić, tak? Próbuję wybrać kierunek kopania. Źle tę tabliczkę dałem. Bardzo źle. Słuchajcie, nie słyszę Kacpra. Zobaczmy, co tam się wydarzyło. Czyżby uciekł od nas? Nie mówcie, że od nas zwiał. Dlaczego miałby to zrobić? Było mu tu źle? Nie ma go! O nie! Taka krótka znajomość. Kurczę, szkoda, bo już postawiłem tabliczkę. Aś, to przykra sprawa. No nic, zostanie, słuchajcie, jako pamiątka. Może zwabimy tam jakiegoś innego Endermana. O, co to są za dźwięki? Stąd ten dźwięk dobiega. Tutaj go słyszę gdzieś. Usłyszałem dziwne dźwięki, zacząłem się kopać gdzieś w tym kierunku, ale tam nic nie znalazłem. Więc wydaje mi się, że moglibyśmy, słuchajcie, lecieć w dół dalej. Nie, Kacper, nie, proszę, nie idź stąd! Jezu, jak się wystraszyłem! Co ty tu robisz? Mam cię znowu zamknąć? Siema! Kacper, co ty wyprawiasz? Dlaczego to robisz? Dlaczego to robisz, Kacperku? Powiedz mi. No nie! Znowu. Ja wiem, słuchajcie, nie mogę za blisko do niego podchodzić. Kurczę, w końcu go złapię, zobaczycie. W końcu mi się uda. I nie będę w ogóle do niego podchodził, zrobię sobie obejście specjalnie. Holender jasna. Niedobrze. Kacper przejmuje coraz to większe terytorium, słuchajcie. Dawajcie go tutaj. O! O! Dobre. Jest! Chyba jest zamknięty. Nie podchodzimy do niego. Przyjdziemy sobie tam za jakiś czas i zobaczymy, czy on tu będzie. 10. poziom już jest. No to zaraz będzie bedrock. Czekajcie, wezmę sobie, zrobię jeszcze tak. Crafting table. Tak, elegancko. Położymy go sobie tutaj. Dobrze. I zrobimy sobie oczywiście, proszę państwa, kilofy. Bo kilofy są potrzebne. Czy bambusa można zjeść? Czy można zjeść bambusa? Ojejku, pewnie się śmiejecie teraz ze mnie. Nie mogę zjeść bambusa. Kurde, a pandy mogą. Kopiemy się tutaj. Idziemy. Musimy znaleźć jakąś jaskinię. W sumie tutaj już jest wysokość, na której możemy znaleźć diamenty i to już tak dawno. Co to? Co to? Co to jest? Cobblestone z tego leci? Ty? Silk tacze można byłoby to wykopać i w sumie mogłoby to fajnie... Czy tak wygląda cobblestone teraz? Nie. Co to za bloczek? Ciekawe, nie? Ty, może coś tu jest obok? Nie znam tego bloku, ale podoba mi się ten blok. Chociaż wygląda jak taka rozmazana tekstura troszeczkę, taka niedbale zrobiona troszeczkę. Zaraz się tu tepnie do mnie ziomek, nie? A ja zaraz zginę pewnie przez to. Nie możemy zrobić sufitu wyższego niż dwa bloki. Dźwięk nawet ma swój ten blok. O, co to jest? Surowe? Surowe żelazo? Co? Surowe żelazo. Węgiel. A węgiel nie był surowy. Surowy? Co ja mam zrobić z surowym żelazem? Może do tego nowego pieca teraz trzeba to wszystko wrzucać. Możesz ty, rozgryziemy to. Wy pewnie mi napiszecie wszystko. Aczkolwiek proszę... Nie... O, tu jest jeszcze surowe żelazo, patrzcie. Surowe żelazo? What? Po co, jak i tak przetapiamy żelazo jako sztabkę? To co jeszcze musimy zrobić z tym żelazem? Musimy z surowego żelaza zrobić rudę żelaza i z rudy żelaza musimy zrobić co, sztabkę? Naprawdę tak to działa? O! Zombiego słyszę. Na tym poziomie, słuchajcie, jaskinia to jest cud, miód, złoto. Gdzieś tu jest. Gdzieś tu jest, cwaniak.
Zaraz się znajdę. Jest coś. Jest. Ooo, jest jakieś stalagmity, patrzcie. Ooo, ho ho. Nowe jaskinie są. Ojej. Dobra, zrobimy sobie jeszcze tak. Wrócimy sobie do crafting table na szybciocha i ogarniemy sobie miecz. Tak, bo z tym moim poziomem życia może być słabo. Cześć, Kacper. Dawaj mi mięso. Nigdy nie polowałem na zombiego, żeby mięso. Słuchajcie, zjeść jego. Jezus, ej, ja muszę nagrać jakiś horror, bo nigdy tak nie krzyczałem. Dobra, chyba Kacpera musimy się pozbyć. No przykro mi bardzo, dlaczego nie chcesz grzecznie siadać tam, Ej, wiem. Boże. Zrobimy łódkę. Nie mam drewna. Shit. Ale powiem wam, że taka historia z nim jest, że ja idę po drewno. Ja idę zrąbać drewno. Najwyżej gdzieś się tam tepnie do mnie na powierzchnię, ale muszę to zrobić. Znowu się tepnął i bardzo dobrze, niech tam zostanie. Ale tepnie się do mnie na pewno na zewnątrz. Cholera, niedobrze. Idziemy tędy. wiem, o tutaj sobie zrobię drugie drzwi. Ty. Nie gadajcie, że idzie od tej strony. Powiem wam szczerze, że... A! To jest zły pomysł. Jejku, co ja mam teraz zrobić? Z dwóch stron zagrożenia. Śmiertelne i ja głodny jeszcze do tego. Może się kurczak wykluje i go zjem. Tak! Czekajcie, czy on dropnie jedzenie? Nie dropnie pewnie, bo jest młody. Kurczę, nie dropnie. Szkoda byłoby go zabijać, co? Niech to zostanie. O, tam jest drewno. To, czego potrzebuję, ale ten ziomek od razu na mnie, do mnie celuje. Tak, podejdź jak najbliżej, to cię zrzucę. Chodź jeszcze bliżej, tak. Dawaj, dawaj. Nie! Padnę, padnę. Wiedziałem, że padnę. Kurczę. Chodź tu. Patrzcie, ile to masło się ze mnie wysypało. Chodź tu, kurczę. Aż ty, aż. Git. O nie! To nie jest Kacper. Ja wiem, że to nie jest on. Ja przed chwilą na niego spojrzałem. Ej, ja to zbierałem. Koblet. Deep Slate się to nazywa. Myślałem, że z tego leci cobblestone. Patrzcie. Rzeczywiście to wygląda inaczej. OMG. Fajna rzecz. Podoba mi się ten blok. Dawaj bambusa, dokładnie. Tutaj nad jeziorkiem. O! To tak rośnie bambus. Ciekawe jak będzie rósł, rzeczywiście. A wydaje mi się, że Endermana też już nie zastanę niestety, więc może być ciężko. Jesteś! Jesteś tutaj. Oś ty, no zagubiony, pewnie boisz się tutaj wszystkiego, co? Straszne Endermany latają. Chodź, man, chodź. No chodź, no chodź, oj ty grzeczny ty. Chodź. Jest! Ha, ha, ha. No to mamy, słuchajcie, kurczaka. Jeszcze teraz jak znajdę Endermana Kacpra, to będę, kurde, bardzo szczęśliwy. Ej, a co się stanie, jak Creeper to zniszczy? Chodź tutaj, ziomek. Chodź, chodź. O, jeszcze mam, słuchajcie. Refleks. Nic nie wydropił chyba. Szkoda. Dlaczego? Bardzo bym chciał. W ogóle powiem wam tak. Kilka razy tylko widziałem te pszczoły i one są takie ogromne, takie latające kloce. W ogóle jakoś nie pasuje za bardzo, nie? Bardzo dużo, no nie wiem. Może się do nich przyzwyczaję. Pewnie tak, no bo... Wszystkiego idzie się przyzwyczaić, ale latające duże coś po prostu z tej pszczoły jest. Tak średnio to wygląda. Dobra, wiecie co, ułatwimy sobie temat. Zjemy sobie te glony. Ono tu. Elegancko. Trzeba nazbierać troszkę jedzonka. Później się poszuka świnek, które się zaciągnie, żeby zrobić sobie farmę. A gdybym zrobił taką mini dekorację. Nie wychodź. Wracaj z powrotem. No wracaj tam. Oj, tutaj. Bardzo dobrze. Grzeczny kurczaczek. Muszę zobaczyć, jak te broszki w ogóle wyglądają, bo powiem wam, że podobają mi się. Ej! Nie, uciekaj. Chodź z powrotem. Nie chcesz wracać? Chodź tutaj. Chodź do mnie. No chodź. Musisz dorosnąć najpierw, zanim wyjdziesz na zewnątrz. Chodź. Bardzo dobrze. Tutaj do środka. Zamykamy drzwi. Nawet proszę bardzo, klapę mu zrobiłem, żeby mi nie uciekł nigdzie. Nie. Bardzo ładnie.
Robi się ciemno, nie? Pewnie, że się robi ciemno. Idę skopać troszkę drewna, bo zaraz znowu coś mnie zatucza. O, patrzcie, jak mój bambus rośnie. Kurczę, elegancko. A jednak, bambusy rosną szybko. Prawda, co mówię. Minecraft taki realistyczny. Wstawiamy, słuchajcie, resztę rzeczy do skrzynki, schodzimy na dół, robimy tę łódkę. Zobaczymy, czy ten Enderman tam jeszcze jest. Przepraszam, Kacper znaczy. Yeah. Enderman. Dobra, nie widzę, słuchajcie, nigdzie Kacperka naszego kochanego. Oh yeah, dobra, wybuchłeś. Ale to jest ciekawe. To jest, słuchajcie, stalagmit. Albo stalaktyt. Chyba stalagmity są od dołu, stalaktyty są od góry, a stalagnaty są połączone. Ha! Dobra, możemy to wykopać? Mogę to wykopać, mogę to zebrać. Mogę to przyczepić? No muszę to móc przyczepić. O! Okej. Okay. Dwa się posypały z tego. I co, to rośnie jakoś? Nie. Czemu to jest takie małe, a zebrałem takie duże? No fajne, tak się zastanawiam, do czego to moglibyśmy wykorzystać, ale spoko, spoko, spoko. Dobra, fajnie, fajnie, takie rzeczy widzieć. O, to, co to jest, to? Co to jest za bloczek? Dripstone block. Dripstone, co to jest dripstone? Weźmiemy sobie język polski, co? I zobaczymy, jak oni to przetłumaczyli. Polski. Jest polski. Dripstone to coś z wodą, jakby taki jakiś... Zaraz zobaczymy, nie chcę strzelać. Blok nacieku, no. Blok nacieku, ej. Nie pojawiły się żadne informacje, że mogę coś z tego zrobić, więc chyba z tego nic się nie kraftuje. Jak to wygląda? Jeszcze raz mi pokaż to. No spoko. Co można byłoby z tego zrobić? Kurczę, to wygląda jak jakiś taki... Taki papirus troszeczkę, taki blok papieru, papirusu. No. No spoko, chyba tylko bloczek dekoracyjny to jest. Ale nie jest za ładny. A to co to jest? Kurczę, ile nowości, Roxu. Co tu się wyprawia? Ej, czekajcie. F3. 8. Nie gadajcie, że pogłębili Minecrafta. Co wy mówicie? Minecraft jest głębszy teraz? Patrzcie. Ale jajca, ale heca. Ja wiem, że wy się ze mnie teraz śmiejecie pewnie, ale ej, nie wiedziałem. To do ilu to pogłębili teraz? Patrzcie, o, to wejdziemy sobie poniżej minusa. O, żeż ty w mordę. A to? Wow, zniknęło. To jest jakiś taki krzaczek. Ciekawe, czy mogłem to zebrać szczypcami. A to jest to, co zbierałem, nie? Łupkowy bruk. Okej, okay, łupkowy bruk w takim razie. Idziemy głębiej, kurczę, chodźmy w przygodę. Ja pitole, co się podziało? Wszystkie chyba wszystkie surowce mają inne, widzę, teksturę. Lapis lazuli, dobra. O, mogę to jakoś inaczej zebrać? No nie mam szczypc. Dopóki nie znajdę żelaza, to nic z tym nie zrobię. Ale spoko, bardzo fajne, bo jest taki delikatny ten odcień. Jestem ciekawy, jak to by na przykład wyglądało na tym bloku. Ho, ho, ho. No i ciekawie, powiem wam, ciekawie. Dużo nowości najwyraźniej tutaj jest, chociaż no w sumie na razie nie widziałem zbyt wiele. Czy tutaj coś jest? Uhuhu, dobra, idziemy. Sprawdźmy to. Niczym Adbuster. Dobra, a to? O! Co to? Ruda miedzi to jest. I to jakaś surowa, słuchajcie. Co ja mam z tymi surowymi rzeczami robić? Czy tu są jakieś nowe bloki? Tak, to jest złoto, chyba, nie? Nie, no na bank to jest złoto, przecież nie robiliby takiego drugiego surowca. Znowu surowe złoto, ty. Cuda jakieś. Wszystko surowe jest, patrzcie teraz. Nie znalazłem jeszcze tak naprawdę żadnej rudy żelaza normalnej, wszystko surowe jest. Ty, ale to niedobrze, bo jak wszystko jest surowe, to ja zaraz stracę swój żelazny kill-off. Niedobrze, ty. Ale tą miedź możemy sobie zebrać. Co się robi z miedzi, jestem ciekaw. Co można zrobić z miedzi? No, okablowanie jakieś, ale... W Minecrafcie mam przecież czerwony proszek. To po co tam jedzie? Dobra, wróciliśmy do tego miejsca. Jest tutaj fajna, otwarta przestrzeń, ale to idzie głęboko. No powiem wam, teraz naprawdę dużo lepiej wyglądają te podziemia. Dobra, tutaj możemy sobie zrobić taką bazę wypadową, myślę. Spróbujmy przetopić tą surową. No nie, to nie miałoby sensu troszeczkę. Gdybyśmy tak zrobili, ale zobaczcie, pokazuję wytwarzane. Nigdy tego nie ogarnąłem jeszcze, pokazuję wszystkie, pokazuję wytwarzane. Czyli teraz co mogę zrobić po prostu, tak? No dobra, dawaj mi ten piec. Wsadźmy tutaj po prostu na hama. To
Ty, przepala się. No i co? Dobra, to dobry znak. Dobry znak. I co wyjdzie? Od razu mi wyjdzie sztabka? Tak, od razu mi wyjdzie... Co? To po co to? Dlaczego? Dziwne, nie? No chyba, że po prostu chcieli się pozbyć bloku. Tak mi się wydaje, że chcieli się pozbyć bloku i zamienili to itemem. Zaraz przepalę rudę miedzi. Czekajcie. Dawaj rudę miedzi przepal. Pokaż mi, co wyjdzie z tego. Jak to będzie wyglądać w ogóle. A my zobaczmy, idziemy w tym kierunku. Tu jest koniec, ale powiem wam, że bardzo fajna przestrzeń. Jestem... O! Coś jest. Ło! Ale bajer. Idziemy tam. Coś się świeci, nie? Co tu się świeci? To się świeci? Te rośliny świecą. Dziwne. Jak już to strzelałbym, że jakieś grzybki dodadzą do podziemnych jaskiń, ale nie jakieś świecące pnącza. Okej. No proszę. Boże, jakbym grał w jakiegoś Minecrafta na modach normalnie. Myślałem na początku, że to są diamenty te tutaj. Co to? To nie jest lazuryt, prawda? Lazuryt, okej. Czyli taki lazuryt teraz też występuje. Fajne, podoba mi się. Taki lazuryt w Cobblestone'ie występuje jakby, bo to jest, jak to nazwane jest jeszcze? Łupkowy bruk. Bardzo fajne, ale klimacik. Tak aż chce się zobaczyć, co jest tu za tą ścianą. Wow. Uhuhu. Na jakim jesteśmy poziomie? Na minus 16. No nieźle, ciekawe do ilu dojdziemy. Wypróbujemy to dzisiaj. Dobra, eksploduj. Wytrzymałość tego bruku jest chyba normalna, jak standardowy bruk, ale wiecie co, brakło mi węgla, więc wracamy i idziemy sobie dorobić troszkę pochodni. I patrzcie, wyszła sztabka miedzi. Dobra, co ja mogę zrobić ze sztabki miedzi? Jakąś pochodnię mogę zrobić. Dobra. Jak to działa tutaj, no kurczę. No przecież odblokowałem. No dobra, po prostu mogę zrobić, ale nie mam patyków chyba teraz, więc zróbmy sobie patyki na szybko. I zobaczmy, co ta pochodnia, o właśnie. O właśnie. Dobra, więcej drewna. Patrzcie, co my tutaj mamy. Piorunochron? Co? Stół kowalski. To jest stoły kowalskie w... Stół kowalski w końcu ma jakiś... Oho, ulep sprzęt. Ja nie wiem, jak to działa, słuchajcie. Nie wiem, jak to działa. Tak i tak. Nie działa. Kurczę. Też nie działa. Co ja mam tutaj dodać? Sztabkę złota mam tu dodać? Zobaczymy. Ale ten piorunochron. Piorunochron, no nie do wiary. Serio, to piorunochrony, to tak często teraz walą pioruny w Minecrafcie, że piorunochrony są potrzebne? No ciekawe, mimo wszystko zamontujemy sobie w naszym domu piorunochron. Okej. Okay. Psuje się to? Wydropi jak to? Dobra, niech będzie, bo to wygląda dziwnie. Aczkolwiek można byłoby z tego zrobić jakąś ozdobę. A spróbujmy zobaczyć, jak to wygląda na przykład z płotkiem. Weźmy sobie troszeczkę patyków. Super. I zróbmy sobie płotek po prostu. O, i postawmy to na płotku. A żeby już tego nie psuć, bo to może oczywiście wisieć w powietrzu, to jest Minecraft, to postawmy sobie na spodzie, bo nie wiem, czy jak ja to popsuję, to czy to będę nadal miał. Czy to wydropi, rozumiecie? O. Okej. Okay. Jak to wygląda? Jak co? No nie wiem. Nie wiem, co to jest. O, ale bym wpadł. O kurczę. Dobra, zobaczymy, czy da się zebrać tę roślinkę czymś. Tutaj jest tajne przejście, ale fajnie, bo takie przejścia właśnie są potrzebne w Minecrafcie. Zamiast szukać innej jaskini, to... O, dobra. Mogę to zebrać. Dobra, jak to się nazywa? Jasnorost. Kurczę, dziwnie, bardzo dziwnie. Jasnorost, jak jasnopył. No ja rozumiem, jasnopył, jasnorost, w porządku, ale... Patrzcie, i to rośnie, i to normalnie świeci. Fajne, bardzo fajne. Jaskinie będą troszeczkę jaśniejsze i bardzo dobrze, bo zobaczcie, jakbyśmy weszli do takiej jaskini, to byłoby kompletnie ciemno, jeśli nie ma lawy, ale tutaj chyba nic nowego już nie ma. Idziemy dalej, idziemy obczaić tematy dalej. I zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Do jakiego poziomu możemy w ogóle dojść? Okej. Tutaj jest zejście głębiej, ale to wszystko chyba... Tak, tu nic więcej nie ma. Żadnego diaksa jeszcze nie znalazłem, kurczę.
przydałyby się. Czyli od tego poziomu poniżej zera, zobaczcie, występuje chyba po prostu... O, tego nie widziałem. Co to jest? To jest znowu jakaś odmiana kobla. Tuf. Co to jest tuf? Nie wiem, co to jest tuf. Ale nic mi nie wyleciało, że mogę coś z tego skraftować. No nic, dobrze. Mimo wszystko są takie bloki dekoracyjne po prostu dodane. Wow, ale jaskinie. Te jaskinie zupełnie inaczej teraz wyglądają. Są większe. Bardziej takie rozległe. Okej. No dobra. Tu jest jakieś tajne przejście. Idziemy zobaczyć, co to jest. Może dokądś... Słyszę gdzieś wodę. Okej. Dobra, idziemy głębiej. Na jakim poziomie jesteśmy? Na minus 20. To dziwnie. Bardzo dziwnie. Żelazo. Żelazo mi się bardzo przyda, bo żelaza mam mało. Tak. Ło, no nie gadajcie. Diaksy, są diaksy. Patrzcie, jakie przestrzenie tutaj są. Wy to doskonale pewnie znacie. Ale ja nie znam. Czerwony proszek. Dobra. Jest szkielet. Zjedzmy sobie mięsko, zanim pójdziemy go zabić. Zatuć szkieleta. Dobra, idziemy, bo zaraz nas dojrzy i będzie słabo. Pajączek, lawa. O kurczę, kurczę, gdzie jest mój miecz? Jest tutaj! Nice, nice, nice. Elegancko. Zombiaka tam słyszę gdzieś jeszcze. Tam coś dziwnego jest. To światło jest po prostu. Czerwony proszek też jest zmieniony. Powiem wam szczerze, że podobają mi się te tekstury. Ładnie są zrobione. Trochę się napikselowałem w ostatnim czasie, bo wszystkie tekstury, które widzieliście na tym filmie do tej gry, ja robiłem, więc powiem wam, że w pikselach naprawdę mocno się podszkoliłem. A to wygląda dobrze. W naszej grze tekstury będą miały większą rozdzielczość, 32x32. Tutaj mamy nadal 16x16. Dobra, git, czerwony proszek, czemu nie? Ale idziemy po te diaksy, oh yeah. Kolejny szkielet, jaki teren duży. Dobra, zatuczamy cię. Ciach, ciach, dziękuję ślicznie. No i panie i panowie, mamy nasze pierwsze diamenty, hura. Tylko zróbmy sobie jeszcze więcej pochodni. Okej, dobra. Jej! Pierwszy diaksik. Drugi diaksik, dziękuję. Czy będzie ich więcej? Naprawdę tylko dwa? Czerwony proszek. Takie dziwne przejścia teraz są jak w Netherze troszeczkę, nie? Zobaczcie, tam widzimy coś dalej i możemy tu się podkopać i od razu wiemy, gdzie iść, a nie... Błądzimy, szukamy, kopiemy się w ścianę. Super! Fajnie, że te nowe jaskinie są zrobione. Okej. Wow. To jest złotko, nie? Tak, nadal się nie mogę przyzwyczaić do tej tekstury. Jaka pionowa ściana, zobaczcie, takie... Taki bardzo niecodzienny widok w Minecrafcie. No, całkowicie pionowa ściana. Jakby tutaj był jakiś dungeon. Chyba żadne dungeony nie zostały dodane, co? Chyba nie. Ale jakieś twierdze takie podziemne byłyby super nowe. Nie, tu nic nowego nie ma. Dobra, dobra. Tu jest tylko tuf. Tuf. Muszę poczytać, czym jest tuf. Przydałby mi się też węgiel, bo... O, tu możemy obejść dookoła. O, nice. Bo kończy mi się... Kończą mi się pochodnie. Ło! Oszty. Dobra, elegancko. I jeszcze pamiętam, jaki jest timing na... Jezu, ile tam jest... Co tam jest? Widzicie ten otwarty teren? Nie widzicie, bo jest mega ciemno. Ale ja chcę węgiel. Potrzebuję węgla i to czym prędzej. A może tak nisko już się węgiel tu nie generuje, co? Kurczę, ej, nie. Lepiej nie. A ja tu nigdzie węgla nie widzę, ale tam jest jakiś potężny otwarty teren. Jakie rzeczy tutaj się dzieją? Jezu, jakie tutaj są jaskinie, zobaczcie na to. To chyba jest to... Wow, to chyba jest to miejsce. Takie wielkie. Ale szukam węgla, wiecie co, wróciłem się, bo jest tam zdecydowanie za ciemno, ale te jaskinie są tak potężne teraz. Spójrzcie tylko, jakie to jest wielkie. No świetnie, świetnie, świetnie. Nie trzeba będzie kopać kopuły, haha. Dobra, wracamy. Zabunkrowałem się na chwilę, żeby mnie tu żaden creeper nie dopadł. Nasz piorunochron stoi. Słuchajcie, przygotowałem się. Myślę, że zrobimy sobie też jakąś zbrojkę. Tylko pytanie tak naprawdę, czy klatę?
Mamy 20 sztuk, więc może tak, tak. Mamy spodnie, to jeszcze hełm. Wystarczy nam jeszcze na kill-off. Oh yeah. Dobra, słuchajcie, jestem uzbrojony. Może nie po zęby, ale wiecie, no roksu koksu, nie? Idziemy. Nie, to nie było planowane, serio, to nie było planowane, 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 to nie było planowane. Ja nie wierzę, kurczak już dorósł. Serio, to nie było planowane. To nie było kompletnie planowane. Dobra, nie ma lawy. Nie ma i nie wpadnę już do niej. Jestem, słuchajcie, i to bardzo blisko tego miejsca, w którym byliśmy, gdzie widzieliśmy tę ogromną, otwartą przestrzeń. Powiem wam, że czuję się, jakbym grał naprawdę w nową grę. Mam takie samo uczucie jak w Subnautice na początku, jak zwiedzałem te czeluści tego podwodnego świata. I tutaj jest podobnie, bo wchodzimy coraz głębiej. To było gdzieś tam. Tak, to jest tutaj. Mam nadzieję, że to nie jest tylko takie wrażenie. Tak, patrzcie na to. O mój Boże! Tam są diaksy? Nie, ale bardzo łatwo można pomylić. I a tu są jakieś kopalnie jeszcze. I to wiszące. Tu jest woda, co tu się dzieje? Chodź tu. Chodź tu, nie przeszkadzaj mi, proszę, w moim zwiedzaniu. O nie, do wiary. What? Dobrą robotę Mojang zrobiło. Już widzę, że dobrą robotę Mojang zrobiło. Ja. Ożesz ty. Tu są jakieś łańcuchy. Jezus, jak to dobrze wygląda. Patrzcie na to. Ja tu muszę zrobić screena. Ja tu muszę zrobić screena do miniaturki i tytuł na przykład. No, Minecraft się zmienił, czy coś takiego. Nie wiem. Ożesz ty, patrz to na to. Czy łańcuchy ja widziałem w Minecrafcie, czy nie widziałem? Chyba nie widziałem łańcuchów w Minecrafcie. Chociaż, nie no, kojarzy mi się to z tym, że tylko przy lampie widziałem łańcuch, ale... Dobra, łańcuch, łańcuch, chain. No i co można z tym łańcuchem zrobić ciekawego? Jocie, to ile, na jakiej my jesteśmy głębokości? Na minus 34 już. Tu jest drewno. O kurczę, ale miazga. Ale miazga. Jestem pod ogromnym wrażeniem, co tutaj się wydarzyło. Czekajcie, wyjdźmy na powierzchnię. W sensie, wyjdźmy tutaj no, do góry po prostu. Wow. Wow, wow, wow. Jaka beka. Ho. Super, no super po prostu. Na to czekaliśmy. Na to czekaliśmy, moi drodzy. Ażby się przydało tutaj zakończyć odcinek. Ale nie będę wam tego robić. Ani sobie. Ja chcę zobaczyć, co tutaj jeszcze jest. No, te podwieszane kopalnie wyglądają naprawdę dobrze. Z daleka przynajmniej, bo teraz jest tutaj troszeczkę chaos. Tu widzę, drewno się spaliło. Wow, spawner, patrzcie. Spawner pająków spadają i giną. To może być dobra maszynka do robienia do niteczek. Ej, wiecie co? Ta cała kopalnia się pali. Niedobrze. Nie chciałbym, żeby to się spaliło. Ja to odnowię. Odnowię to w taki sposób, żeby to wyglądało super. Nie pal się, proszę, nie pal się. Chyba, że to takie lokacje są naprawdę takie standardowe i bardzo dużo ich jest. O, leci pająk, leci. No chodź, cwaniaczku, nie doskoczysz, głupi jesteś. Patrzcie, to wygląda jak jakiś wulkaniczny biom. Tam coś nowego jest. Tam coś się świeci w wodzie. Co to jest? Zszedłbym na dół, ale... Ale powiem wam, że tak średnio... Chyba, że po tych łańcuchach mogę się wspinać. Jakby się można było wspinać po tych łańcuchach, to byłby naprawdę dobry ruch ze strony Mojangu. Nie można się wspinać po łańcuchach. Kurczę, dlaczego? W sumie to byłoby fajne. Taka, wiecie, nowa drabinka w Minecrafcie. No bo ma to sens, nie? No nie powiecie, że nie. Dobra, pyk. Te całe kopalnie się zjarają. Dobra, idziemy tutaj. W dół. A zostawiłem sikierę, nie? No zostawiłem sikierę. Pomyślałem sobie, co to, przecież drewna nie będę kopać pod ziemią. No, taki wał. Będę kopać. Dobra, idziemy tutaj. Co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? Tu coś się świeciło w oddali, idziemy zobaczyć. Bardzo dobrze. Idźcie się bić. Zabij go, bardzo dobrze. To jest twój wróg. Mhm, no dobra.
Mogłyby tu być jakieś nowe moby na przykład. Czemu tu nie ma nowych mobów? Czy będą jakieś nowe moby pod ziemią? Nie, to chyba jest... To jest squid? To jest squid chyba, zwykły. Ale świeci się jakoś tak śmiesznie. Dobra. Siema zombie. Myślałem, że słyszę creepera. A wiecie co jest dziwne? Jak kopię ten kamień, nie pamiętam jak się... łupkowy cobblestone, to zaczyna ten dźwięk kopania, ten pierwszy taki zaczynający, brzmi jakby creeper zaczął za nami syczeć. Od razu mam taki odruch śmieszny. Chodź to pajączku. Chodź tutaj. Dobra. Chciałem zobaczyć co tam jest, bo ten squid jakieś partikle miał na sobie i był podejrzany. Ło, jajku, co tu się wydarzyło? Ona tu squidzie. Dobra, creeper. Ciekawe, jak głęboko możemy tu zejść. Dobra. Gdzie on jest? Gdzieś tu był. Popłynął do góry? W ryby, dobra. Coś tu się świeciło. Kurczę, coś tu było. Spalił się nietoperz. Super. No nie wiem, powiem wam szczerze, ale widziałem tutaj coś dziwnego. Może później go jeszcze później na niego natrafimy. Wow. Dobra. Tu nie ma węgla, to jest kłopot, wiecie? Że tu nie ma węgla w tych jaskiniach. Tak, jeszcze mi szkielet pomógł, dziękuję ci ślicznie. Dobra, chyba wam trochę rozjaśnię te podziemia. Bo ja za rzadko kładę pochodnie, ja o tym wiem. Tylko, że ja wszystko widzę, a jak później montuję film, no to jest troszkę ciemniej. Chociaż zauważyłem, że wcześniej YouTube troszeczkę ściemniał filmy, teraz już chyba jest normalnie. Czy coś tu jeszcze ciekawego znajdziemy? Coś nowego, interesującego i w ogóle. Ło, znowu wpadł. O nie, rybko, pomogę ci, pomogę ci. Nie. Dobra, nie ma tutaj niczego, tego squida. Kurczę, jak zniknął, a to było coś nowego, to było, będzie słabo. Czy tu było, co to było, to była ryba? Co to? Patrzcie, nowa ryba, nowa ryba. Złota ryba jakaś. Co ty robisz? Złota rybka, spełnia życzenia? Czekajcie, zaraz się nią zajmiemy. Najpierw te zombiaczki tutaj dwa. Chciałbym, powiem wam, zagrać zupełnie na nowo w Minecrafta, tak nie znając niczego. Bo, no pamiętam to uczucie, to było coś niesamowitego. Złoto rybko, nie uciekaj. Ten squid chyba też popłynął do góry w takim razie. Idziemy znaleźć tego squida. Ło, patrzcie jak to jest super. Jest! Co to? Kim ty jesteś? Ty możesz mnie uderzyć, zabić? Ty jesteś groźny? Czekajcie, bo mi się jedzonko kończy, niedobrze. Mam jeszcze zombiaczki. Idziemy zobaczyć tego squida. Patrzcie na to. Ło. Diamentowy squid? Nic nie robisz mi. Zabiłem. Nic nie wydropiła. To po co taki squid? Że co, że on świeci w ciemności, tak? I to jest jego... Nie, to coś jest. Torbiel ze świecącym atramentem. Co ja mogę z tym zrobić? Torbiel ze świecącym atramentem. Chyba na razie nic. Świeca? Świeca? Wow. Z tego można zrobić? Czekajcie, co to jest? Plaster miodu i nić. Świece są w Minecrafcie? Patyk. Taki podwójny, dziwny, nie? Okej. Okay. Żółty barwnik. Lśniąca ramka na przedmiot, patrzcie. Wow. Ale bajery tutaj powstały. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Zrobimy to później. Ale gdzie jest ta złota rybka jeszcze? Bo pewnie też coś świecącego dropi. Gdzieś to była. Kurczę, mogłem ją zabić od razu. To jest dziwne. O, tutaj coś jest. Dobra, zwykła rybka. To jest zabawne, nie? Że jest coś nowego w Minecrafcie, to od razu chcę to zabić, żeby zobaczyć, co dropi, jak nas nie atakuje na przykład. Ale ciekawe, czy jakieś inne funkcje ma taki ten squid.
Elegancko to wygląda, elegancko. Dobra, spróbujmy znaleźć tę złotą rybkę. Gdzieś tu pływała. Ja cię znajdę. Gdzie ona jest? Tutaj gdzieś? Nie. Złote ryby. No jest troszkę nowości w Minecraftach. Jeszcze ten Nether muszę cały zwiedzić, słuchajcie. O, jest tutaj, patrzcie. Co jest grane? On chodzi? To nie jest ryba chyba. Co to jest? Patrzcie, ma oczy jak Enderman. Złota jest. Ale fajny na takiego przyjaciela by był, na takiego stworka. Patrzcie, co się dzieje. Co ty robisz, ziomek? Ty chcesz tu wejść? What? Boże, Minecraft, nie? Czysty Minecraft, dobra, zabiję cię. Nie mogę cię zabić. O, jest, mogę cię zabić. Nic nie ma? Nic kompletnie? Nul? Zero? Nic nie ma nowego. Okej, w porządku. Ja cię kręcę, ale... O! Ale bajery. Jejku, dobra, creeper. Uhuhu, no trochę w szoku jestem, ale tutaj chyba nic nie ma. Żadnych diaksów, na takiej dużej przestrzeni żadnych diaksów nie ma? Serio? Jak to? Dlaczego? Tej, jest diaks, znalazłem, patrzcie. Czekajcie, muszę go tylko utuc. Oś ty! Kurzający mobku jeden. Jest jeden diaks, bardzo dobrze, już będziemy mieli na kilo. To będziemy mogli sobie zrobić portal do Netheru. I chyba nic więcej tu nie znajdę już. Ja to sobie pokopię, ale nie teraz. Teraz jestem za bardzo zafascynowany tym widokiem. Dobra, czy coś tutaj jeszcze się ciekawego znajduje? Poszukajmy, bo co jakiś czas naprawdę znajduję nowe rzeczy. Dobra, tu jest, są surki, ale bardzo łatwo surki chyba teraz znaleźć, mam wrażenie. Ciekawe, czy się generują jakoś rzadziej specjalnie, czy jest cały czas tak samo? A może dokopmy się do bedrocka? Zobaczmy, na którym poziomie jest bedrock. Bo jesteśmy na poziomie minus 50, to wydaje się głęboko. Ja podejrzewam, że to może być minus 64. Taka liczba minecraftowa i w sumie taka informatyczna bardzo mocno. I mam dziwne wrażenie, że właśnie tak będzie, bo gdyby, słuchajcie, było jakieś generowanie się nieskończone, to mam wrażenie, że jakieś ploteczki mogłyby do mnie dojść. Bo widziałem tam kilka nagłówków, że a podziemny update i tak dalej, ale nie sądziłem, że aż tak grubo. Jak te bloki zobaczyłem nowe, no to coś już tam mi się wydawało, że okej, no dobra, w porządku, nowe bloki, to no, o jest, dobra, że nowe cobblestone'y. Dobra, tutaj jest bedrock, czyli tak jak myślałem na poziomie minus 64, no. Ale dobrze, dobrze, 64 bloki to jest sporo tak naprawdę nowego terenu podziemnego. Ale miazga, co? Nieźle. Nieźle to wygląda. Dobra, idziemy dalej, tylko że wiecie co, kończy mi się pochodnie i kończy mi się też tak na... Co to jest? Zombie po prostu. Zombie osadnik, złoty, patrzcie. Kartografer chyba, czy jak on tam ma? Skąd ty się tu wziąłeś? Okej, w porządku. Wiecie co, wydaje mi się, że będziemy powoli kończyć, ale wyjdziemy sobie jeszcze na powierzchnię. Wrócimy sobie raczej tą samą drogą, wrócimy sobie do domku. Zobaczymy jeszcze, takie podsumowanie sobie zrobimy, jak wygląda ta nasza baza. Bo ja tutaj aktualnie nagrywam 2 godzinki, a mi się kończy jedzenie i wszystko pozostałe, więc w sumie mam tutaj rybki, ale nie ma tu węgla. I wydaje mi się, że węgiel po prostu jest w wyższych partiach. Tak naprawdę, tych kopalń, bo tutaj żadnego węgla nie mogę znaleźć. Mam złoto, jest żelazo, jest lapis lazuli, diamenty, ale nie ma węgla, tak jakby nie przygotowali jeszcze twórcy tak naprawdę tekstury pod ten łupkowy cały bruk do węgla, nie wiem. No chyba, że po prostu już nie będzie w ogóle występował tak nisko. To może nawet i lepiej, bo trzeba będzie się wrócić zawsze. Wejdziemy sobie tymi kopalniami. Okej. Wiem, że jest ciemno. Musicie to przeżyć. Ale roksu koksu. Dobra, i gdzieś tutaj, tu gdzie są chyba pochodnie, no oczywiście, że tak. O, tam jest znowu ten squid świecący. Fajny jest, ale naprawdę nie wiem jaki on ma sens. To nic nowego chyba nie widzę. Hoho! Nice. Czy są jakieś biomy tutaj podziemne, że wiecie, na przykład to jest jeden z biomów? I będą jakieś inne bloki, cokolwiek? No, będziemy odkrywać. Będziemy odkrywać.
Tak czy inaczej, słuchajcie, jeśli czegoś jeszcze nie odkryłem, to na spokojnie ja to odkryję, więc nie musicie jakoś tak bardzo mocno pisać. Ja wiem, że będziecie pisać, Roxu, zrób to, a idź tam, a zobacz tamto, i spoko, ale z drugiej strony chyba też macie frajdę z tego, że ja to odkrywam i jakoś na to reaguję, co? Tak mi się wydaje. Dobra, idziemy tutaj. O nie, dobra, może przebiegniemy po prostu? Te squidy bardzo jasne są, bardzo, bardzo mocno świecą. O nie, zablokowałem się przez te stalagmity. Tutaj gdzieś, dobra. Słuchajcie, zwiewamy, zwiewamy. Tutaj już będzie, myślę, bez cięć. No, jestem pod wrażeniem i naprawdę bardzo się cieszę, bo przez takie rzeczy łapię jeszcze większą zajawkę do Minecrafta. I dzisiaj udało się uzbierać też fajny lucik. No nieźle, powiem wam, nieźle. Teraz, tak jak mówiłem, jakieś 2 godzinki mamy nagrania. Myślę, że tak średnio będziemy 2-3 godziny nagrywać odcinki. Ja będę to sobie do takiej pigułki, że tak powiem, wszystko streszczał i tak będzie odcinek w pigułce. Nie wiem, ile on wyjdzie, bo w sumie dużo gadałem w tym odcinku, więc może być nawet godzinny odcinek. No jestem ciekaw, ile mimo wszystko tutaj wyjdzie nam tego materiału. Zmontujemy i zobaczymy, ale wyjdziemy sobie. Zobaczycie, jaką drogę pokonałem tutaj. Tutaj już szedłem, bo zginąłem raz, więc wiem gdzie. Tak, te pochodnie też mnie troszeczkę prowadzą. I będziemy powoli sobie, słuchajcie, tutaj robić ekspansję na świecie, więc myślę, że kolejny raz budujemy fajną bazę. Więc jeśli tęskniliście za Mea, no to możemy to nazwać taką troszeczkę Mea 2. Aczkolwiek szukamy nazwy, więc pamiętajcie, jeśli macie jakiś fajny pomysł, ten piorunochron, zobaczymy, czy on wypadnie. Na pewno wypadnie. No bo to byłoby dziwne, jakby piorunochron nie wypadał, bo dlaczego, nie? Jeśli macie jakieś fajne pomysły na nazwy, no to gorąco zapraszam do komentowania, bo szukamy jakiejś fajnej nazwy, wybierzemy jakąś waszą. Jejku, myślę, że tu jest lawa, akurat mi się skończyło bieganie. Tutaj gdzieś wyszedłem, co? Gdzieś tu? Tu chyba, tak, tu chyba się kopałem. Tu był nasz przyjaciel Kacper, którego znaliśmy bardzo krótko, aczkolwiek bardzo go polubiłem. Tak, tutaj, tutaj. Kacper, co ty wyprawiasz, dlaczego to robisz? No i uciekł, ale zamkniemy jeszcze jednego, słuchajcie. Będzie wyglądał tak samo. Ciekawe, gdzie jest kurczak. Ciekawe, gdzie jest kurczak. To jest bardzo dobre pytanie. Czy on wrócił tutaj do góry? Czy on w ogóle zszedł? Nie, to jeszcze nie jest tutaj. Tutaj znowu był... Ale to jest, teraz głęboko się wchodzi w ogóle. Patrzcie, ile łażenia do góry, nie? Nieźle, nieźle, nieźle. Ciach. Jesteś tutaj. Jajeczka mi znosić. Dziękuję. Może będziesz miał przyjaciela. Zaraz zobaczymy. Jest! O, przepraszam. Dobra, to mamy już dwójkę. A nie, 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 nie. Bardzo grzeczny kurczaczek. Widzieliście to? No dobrze, słuchajcie, mam nadzieję, że się wam spodobało. Jestem ciekaw, jak zareagujecie. Chyba właśnie zachodzi słońce, więc dobrze, że jeszcze trafiliśmy na dzień. Wiem, że na razie jest chaos w moim inwentory i w moich skrzynkach, ale poukładamy sobie to wszystko. Tutaj będzie docelowy domek. Mam wrażenie, że powinien być jakiś taki oszklony. Tutaj sobie zrobimy jakiś plac. Tam jest jeszcze dużo terenu. Ta górka mi tu nie pasuje, aczkolwiek pewnie zostanie, bo zanim... Ole bambuzuru, zej, patrzcie na to. Ha! No to nieźle. No dobra. Fajniutko. Dawajcie, zrobimy, posadzimy trochę więcej ich. Ale tego bambusa jest. Co ja mogę z bambusa robić? A ja wiem, co ja mogę robić z bambusa. Przecież, że ja znałem, widziałem bambusy. Co panda mnie wtedy zabiła? No tak, Boże. Grałem wtedy, kiedy były bambusy. Bambusy można wszędzie posadzić, nie? Tak, wszędzie można posadzić. To niech sobie tutaj rosną. Dobra, dobra. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie. Lecę montować ten materiał. Już tutaj naprawdę mam wizję na to, co tu może powstać. Tutaj jest idealne miejsce na latarnię. Mam wrażenie, że może uda się nawet odtworzyć jakoś taką troszeczkę bazę Homera, ale mimo wszystko będziemy robić na nowo wszystko. Do tematu Mea jeszcze wrócimy, bo pojawiły się nowe pomysły, nowe tematy. I tak naprawdę chciałbym wam wszystko wyjaśnić w oddzielnym filmie. Filmy z kamerkami będą się jeszcze pojawiać. Chciałbym skomentować filmy M&M'a chociażby z tymi wszystkimi teoriami, bo powiem wam, że tam naprawdę działy się bardzo śmieszne rzeczy.
Pogadamy jeszcze z Mea, a co do tego survivala, no to słuchajcie, odcinki będą się pojawiać. Myślę, że raz, dwa razy w tygodniu zobaczymy, jak uda nam się to wszystko pogodzić. Jednak teraz nie jestem pewien, czy odcinek pojawi się w poniedziałek, ponieważ muszę lecieć do Wrocławia. Muszę jechać z Warszawy 350 km w jedną stronę, bo chyba zalewam sąsiada. No nie chyba, tylko na pewno, więc niestety, ale to szybko rośnie, patrzcie. Masakra. Więc muszę ogarnąć temacik i prawdopodobnie we wtorek pojawi się kolejny film najszybciej, bo weekend sobie spędzę już we Wrocławiu, później z powrotem, tak naprawdę 3 godziny drogi i znowu Warszawa. Więc powiem wam, że bardzo daleko się wyprowadziłem od Wrocka i muszę troszeczkę pojeździć. No, więc dziękuję wam za oglądanie. Piorunochron na razie zostawię, bo boję się wychodzić na zewnątrz. Minecraft się zmienił. Minecraft się zmienił i to chyba na lepsze. No, z tego co widzę, to naprawdę te podziemne jaskinie są fascynujące. Bardzo miło się je ogląda. Mam nadzieję, że odkryjemy jeszcze dużo nowych innych rzeczy. Wypada też pójść do Netheru, ale to jeszcze pewnie za kilka odcinków. Na razie chciałbym ogarnąć tutaj troszeczkę to mieszkanko swoje. Wyjdziemy też zobaczyć, czy nie zmieniło się coś na świecie, bo powiem wam, że... Come back! Dawajcie, bo idzie zombie straszny. Chodź, szybko! Już, bliżej. Dobra, uratowani, słuchajcie. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że chyba tam się nic nie zmieniało na powierzchni specjalnie. Ale pochodzimy sobie troszkę, bo z drugiej strony nie wiem. Wszystko sobie odkrywamy po kolei. Mam jakąś wełnę? Da radę zrobić taramkę na przedmioty jeszcze? Kurczę, wydawało mi się, że jeszcze jedną wełnę miałem. Ale nie wiem, czy nie zostawiłem w tej skrzynce na dole. Kurczę, bo tam na dole zostawiłem skrzynkę w kopalniach. Ale tak czy inaczej, ja tam będę jeszcze schodził, więc na pewno ją ogarniemy. Gdzie jest drugi kurczak? Tu jest, dobra. Wszystko mamy, słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie. Fajnie wrócić do Minecrafta z takimi aktualizacjami. Otaczają mnie zupełnie nowe bloki, zupełnie nowe możliwości do budowania. Więc powiem wam, że już zacieram rączki na coś ciekawego. Pomyślmy nad nazwą wspólnie. Napiszcie jakieś własne propozycje. Zobaczymy, co uda nam się tutaj wymyślić. Coś oryginalnego, nie tylko zagrajmy w Minecraft, let's play Minecraft, tylko zróbmy coś fajnego. Po polsku najlepiej, po co tutaj nazwa angielska. Ale kto wie, może uda się jakąś taką nazwę zrobić nawet, żeby zrobić z tego skrót, tak jak na przykład Mea, więc słuchajcie, komentujcie, zobaczymy, na co wpadniecie. Dobra, ja wam dziękuję i nie mogę się, powiem wam, doczekać kolejnego odcinka. Nagrałbym już teraz, ale zobaczcie, mamy tak naprawdę już po północy, a muszę ten film zmontować i jeszcze dzisiaj jechać do Wrocławia, więc czeka mnie naprawdę wyczerpująca noc. I niestety nie uda mi się już wpaść na Discorda. O, przykra sprawa. No proszę bardzo. Dobra. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Dziękuję za oglądanie. I cześć. Siemaneczko.